Grupa, którą Państwo obserwujecie dzisiaj na pokazie, to grupa z wieloletnią tradycją. Początek jej działalności to koniec lat 90. Dzik i miecz. Wielkie brawa. Tutaj nie ma, proszę Państwa, czegoś nieudanego. Tutaj są próby posługiwania się bronią. Wielkie brawa. Marekin dostał bardzo mocny cios. Pierwszy został zabity. Diego Muły, ewentualnie jabłka, jeżeli będziemy w ten sposób traktować te drewniane kule, które tam są. Dariusz Sadowski. Strącony. Dariusz Sadowski nosi herb Jelita, czyli herb dowódcy swojego bractwa rycerskiego. I gala. Brawo, proszę Państwa, brawo. Dobrze, zmiana broni. I włócznie. To jest bardzo trudna konkurencja, ponieważ trzyma się tą włócznię. Tarczki, jak Państwo widzicie, są na ziemi. Rycerz musi posługiwać się bardzo szybko włócznią. Ja proponuję, żeby każdą udaną ewolucję Darka nagradzać brawami. Jest to jego pierwszy występ w ogóle. I miecz. Czyli pamiętamy. Ścinanie gongu i zabicie pierwszego. Pierwszego trafił, proszę Państwa, wielkie brawo. I mamy Waldemara Głowackiego, herbu Prus na koniu Hindus. Ja proponuję każdą udaną ewolucję, jeżeli Państwo chcecie, kwitować jednym pięknym słowem expediter, czyli doskonale. A jeżeli któremuś rycerzowi coś przypadkiem się nie uda, będziemy mówić mirabilis, czyli zdziwiające. Jakim cudem się nie udało, tak? Pięknie. I drugi pierwszy zebrany. Zmiana broni.